Szanowni, chciałem w tym filmie odnieść się do tematu, o którym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji, mianowicie o średnim tempie zmian. I przy okazji też wspomnieć o tym, na czym polega dowód w postępowaniu, jeśli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, jak matematyka wspiera tutaj wymiar sprawiedliwości. Ale zanim zacznę, to się zmniejszę. O, bardzo dobrze. No i teraz mamy tutaj przykład typowej sytuacji. Mamy wykres, zależność wysokości, na której jest spadochroniarz od czasu. Sam spadochroniarz wyskoczył na wysokości 700 metrów. Tutaj to załamanie i przejście do zależności wysokości od czasu, która jest linią prostą. My już wiemy, że to jest ruch jednostajny ze stałą szybkością. Odpowiada momentowi otwarcia spadochronu w 10 sekundzie. I pytają nas, jakie jest średnie tempo zmian wysokości spadochroniarza pomiędzy chwilą skoku a 10 sekundą. No i pamiętamy średnie tempo zmian. Weźmy sobie, jak to się nazywa, V. Zdaje się, że trzeba zwiększyć tylko wielkość liter. Tak jest. No, niech to się nazywa V średnie. No i to będzie zmiana wysokości podzielić przez zmianę czasu. No, ze zmianą czasu to sprawa jest prosta. 10 sekund, zmianę wysokości trzeba odczytać z wykresu. To jest końcowa wysokość, to jest 200 metrów, początkowa 700, więc ta zmiana, pamiętamy, to zawsze jest końcowa minus początkowa, to jest minus 500 metrów podzielić przez 10 sekund. No to my już wiemy, jesteśmy sprytni, że to będzie w metrach na sekundę. No i minus 500 metrów podzielić przez 10 sekund to jest 50 metrów na sekundę. Minus 50 metrów na sekundę. No i znak minus oznacza tutaj, że ta wysokość się zmniejsza. Nasz spadochroniarz rzeczywiście opada. No i innych tajemnic, jeśli chodzi o obliczanie średniej wielkości, tempa zmiany jakiejś wielkości, nie ma. No jest jeszcze kwestia interpretacji. Ta interpretacja jest taka, że gdyby on poruszał się ze stałą szybkością, czyli zależność jego wysokości od czasu wyglądałaby w ten sposób, no to po tym czasie 10 sekund dotarłby dokładnie w to miejsce, w którym znalazł się, gdy poruszał się swoim ruchem przez 10 sekund. No bo ten ułamek można łatwo przekształcić, to jest oczywista rzecz, no ale delta H to jest w związku z tym V średnie. Nie tak. Delta T razy delta T. Dobrze. W takim razie to już mamy zrozumiane. No i teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tej prędkości, do tej odcinkowego pomiaru prędkości. Wyobraźcie sobie, że jedzie sobie samochód z Głoskowa do nas, do Eureki. No a właściwie można powiedzieć tak, że mamy odcinkowy pomiar prędkości. Kogoś złapano na tym, że prędkość średnia wyznaczona przez ten odcinkowy pomiar prędkości, pamiętacie jak to wygląda, mierzy się czas, długość jest znana tego odcinka i na tym odcinku mierzy się czas, z jakich samochód
przejechał ten odcinek. No i potem oblicza się znowu średnią prędkość równą delta S podzielić przez delta T. No i komuś wyszło, że do kogoś przed mandat, bo wyszło, że ta średnia prędkość jest większa niż prędkość dozwolona na tym odcinku. No, ale on postanowił nie przyjąć mandatu, twierdząc, że no przecież zaraz, czas mierzono mu na początku i na końcu, nikt nie widział, co się dzieje w środku, skąd policja wie, że on w środku przekroczył maksymalną prędkość. No dobrze, no ta średnia prędkość wyszła większa niż maksymalna, ale to przecież jeszcze o niczym nie znaczy. On niczym nie przesądza. No i żeby zrozumieć, jak to wygląda, no to wyobraźmy sobie, że podzielimy sobie ten odcinek na bardzo dużo takich maleńkich odcinków. Powiedzmy, że ten kierowca jechał przez 15 minut, tak? 15 minut, nie wiem, czy z Głoskowa do prywatnej szkoły Eureki można przejechać przez 15 minut. Powiedzmy, że tak ktoś by jechał. No ale powiedzmy, że można, no to to jest 15 razy 60, 600 plus 300, 800 sekund. Podzielimy sobie to na 800 odcinków równych po jednej sekundzie. No to całkowity czas, no to jest to n małe, czyli 800 razy delta t, czyli jedna sekunda. No i droga, którą sobie pokonujemy, no to składa się z 800 takich odcinków. Na każdym z tych odcinków samochód rozwija jakąś prędkość od V1 do V800. No i ta droga to jest suma tych odcinków przejechanych w tych króciutkich odstępach czasu delta małe t. Ten wywijas tutaj to jest mała litera delta z greckiego alfabetu. Ta sama, której wersja dużej litery to jest ten trójkącik. No i co tu można zrobić? Można wyciągnąć przez nawias ten wywijas delta t i w nawiasie zostanie suma. No a samo delta t, no to jest delta t duże, no to jest n małe razy delta t i ten małe delta razy t się uprości, no i to co zostanie, to zostanie średnia arytmetyczna, zostanie średnia arytmetyczna z tych wszystkich prędkości od V1 do V800. No i co teraz o tej średniej arytmetycznej można powiedzieć? No, wśród tych wszystkich szybkości od V1 do V800 jest jakaś szybkość maksymalna, prawda? Jest jakaś szybkość maksymalna, V maksymalne. No i jest jakaś szybkość minimalna, V minimalne. Otóż to, o czym chcę powiedzieć, to przekonać was, że ta średnia nasza prędkość jest mniejsza niż prędkość maksymalna, a większa niż prędkość minimalna. No i to łatwo można zobaczyć, no bo jeżeli w tym liczniku zamienimy wszystkie prędkości od V1 do V800 na którąś z nich, tą największą, no to oczywiście wartość licznika się zmieni, wzrośnie, a jeżeli wartość licznika wzrośnie, to wartość tego ułamka też wzrośnie. Natomiast w związku z tym można powiedzieć, że V średnie to jest mniejsze niż, no i co tam będzie? No w liczniku będzie n razy ta maksymalna prędkość. Aha, dobrze, to trzeba inaczej zrobić w takim razie, przepraszam. W mianowniku będzie n, to jest to n, no a w liczniku będzie n razy prędkość maksymalna. Musicie z powrotem poczekać cierpliwie, aż skończę edytować ten wzór. No a to jest, n z n się uprości, no to jest po prostu prędkość maksymalna. No i podobnie zastępując w tym wyrażeniu te wszystkie prędkości przez prędkość minimalną,
możemy udowodnić, że prędkość średnia jest większa niż prędkość minimalna. W tą stronę. OK. No to teraz popatrzcie, no, skoro prędkość średnia sama już wyszła większa niż prędkość dozwolona na tym odcinku, a prędkość średnia jest mniejsza niż maksymalna prędkość, no to z całą pewnością na tym odcinku gdzieś nasz delikwent musiał rozwijać prędkość większą niż dozwolone ograniczenie prędkości. Jeszcze raz powtórzę ten argument. Nam średnia prędkość wyszła większa niż ograniczenie prędkości dozwolone, no a maksymalna prędkość na tym odcinku musi być większa niż prędkość średnia. No to maksymalna prędkość będzie też z całą pewnością większa niż ta dozwolona i oczywiście sąd nakaże zapłacić mandat. I jeszcze pewnie dołoży koszty postępowania. Tak matematyka pomaga utrzymać porządek na drogach.